Szanowni Państwo, za nami pierwsza edycja konkursu Kolęd i Pastorałek w Chmielnie. Edycja wyjątkowa, ponieważ pojawiliśmy się po raz pierwszy i dodatkowo konkurs ma miejsce w czasie pandemii. W związku z tym okoliczności wymusiły formułę online. Mam nadzieję, że to Państwa nie zraziło. Napłynęło sporo prac. Konkurs w świetle regulaminu był dedykowany dla mieszkańców gminy Chmielno. Napłynęły prace spoza gminy, a wręcz spoza województwa pomorskiego. Serdecznie Państwu dziękuję za nadesłane prace. Niestety ze względu na regulamin prace spoza województwa nie mogły wziąć udziału w ocenie i punktacji, ale zapewniam, że osoby, które dołożyły starań, wysiłku i te prace nadesłały, zostaną przez nas dodatkowo uhonorowane. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluję zajętych miejsc. Proszę tych, którzy otrzymali wyróżnienie, aby nie poddawali się, aby próbowali w kolejnych edycjach, ponieważ konkurs z założenia ma promować talenty muzyczne z terenu naszej gminy, jak również kultywować piękną tradycję polskich kolęd i pastorałek. Serdecznie dziękuję organizatorom konkursu, pani Edycie Klasa, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Serdecznie dziękuję pani Hannie Dawidowskiej, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzyczkowie. I serdecznie dziękuję panu Piotrowi Jereczek, nauczycielowi, dobremu duchowi, który czuwał nad tym konkursem i który był pomysłodawcą. To, że ten konkurs po raz pierwszy w tym roku się odbył, jest zasługą przede wszystkim pana Piotra, bo to on wystąpił z inicjatywą, podsunął nam ten pomysł. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do kolejnej edycji konkursu Kolęd i Pastorałek, która już za rok. Dzień dobry Państwu. Razem z nauczycielem muzyki, panem Piotrem Jereczkiem, chcielibyśmy przedstawić wyniki konkursu Kolęd i Pastorałek online pod patronatem pana wójta gminy Chmielno. Nad całością czuwała komisja w składzie przewodnicząca pani Joanna Konko oraz członkowie pani Lucyna Mielewczyk oraz panowie Grzegorz Puzdrowski i pan Piotr Jereczek. Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Korzyczkowie. W dniu 14 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie zebrała się komisja konkursowa w celu oceny zgłoszeń, spośród których wyłoniła laureatów konkursu niżej wymienionych. Zadaniem komisji konkursowej było ocena nadesłanych nagrań, opracowanie werdyktu końcowego. Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria. Dobór repertuaru, poziom wykonania, ogólny wyraz artystyczny, zgodność z regulaminem. W konkursie wzięło udział 18 uczestników w kategorii soliści i 4 uczestników w kategorii zespoły. Komisja dokonała analizy nagrań zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją komisji w każdej kategorii przyznano pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienia. W kategorii soliści... Tak, mam przyjemność przedstawić kategorii soliści przedszkola klasy 0. Pierwsze miejsce Liliana Pękowska ze Szkoły Podstawowej w Chmielnie. Drugie miejsce Rosalia Turzyńska z przedszkola samorządowego w Chmielnie, Baśniowa Kraina. Trzecie miejsce Igor Sznaza, również z przedszkola samorządowego w Chmielnie, Baśniowa Kraina. Wyróżnienia. Jan Brzeski, Szkoła Podstawowa w Chmielnie. Kinga Neumann, przedszkole samorządowe w Chmielnie, Baśniowa Kraina. Aniela Lubińska, przedszkole samorządowe w Chmielnie, Baśniowa Kraina. Oraz Magda Mielewczyk, przedszkole samorządowe w Chmielnie, Baśniowa Kraina. Natomiast w kategorii solistów klasy 1-3. Pierwsze miejsce Dominika Reiter, Szkoła Podstawowa w Borzestowie. Drugie miejsce Michalina Marcińska, Szkoła Podstawowa w Chmielnie. Trzecie miejsce Julita Jank, Szkoła Podstawowa w Borzestowie. Wyróżnienie Agata Alelek, Szkoła Podstawowa w Borzestowie. Oraz Adam Jereczek, Szkoła Podstawowa w Korzyczkowie. W kategorii soliści klasy 4-8. Pierwsze miejsce Zofia Socha ze Szkoły Podstawowej w Chmielnie. Drugie miejsce Sandra Hinca, Szkoła Podstawowa w Michucinie.
Trzecie miejsce Wiktoria Leman, Szkoła Podstawowa w Borzestowie. Oraz wyróżnienia Amelia Zaborowska, Szkoła Podstawowa w Korzyczkowie, Jakub Gosz, Szkoła Podstawowa w Michucinie oraz Antonina Kwiecień, Szkoła Podstawowa w Chmielnie. W kategorii zespoły kolędowanie rodzinne. Pierwsze miejsce rodzina Kitowskich z Garcza, drugie miejsce kapela Słodkiego z Chmielna, trzecie miejsce Labudziki Chmielno. Wyróżnienie Adaś, Wojtek, Michalina, Marcińscy z Garcza. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzieciąteczko i na sianku śpi. Thank you.
święta i radość w nas. Wszystkim nieważne skąd, życzmy dziś wesołych świąt. Święta, magiczny czas, święta i radość w nas. Wszystkim nieważne skąd, życzmy dziś wesołych świąt. Wstaje mecz cel narodzony, to ce co błeży. W żłobku nasa niezłożony, ktoś głęb z płem łeże. Luli, luli, luli la, to ce co błeży. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, drdle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Szanowni Państwo, i na zakończenie chciałabym w imieniu współorganizatorów pierwszego gminnego konkursu kolęd i pastorałek podziękować po pierwsze uczestnikom konkursu, pogratulować laureatom, podziękować jurorom, którzy poświęcili swój czas na wyłonienie zwycięzców. Dziękuję również bardzo serdecznie sponsorom tych nagród. I dziękuję moim współpracownikom z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za inicjatywę, za realizację tego konkursu, za dbałość o jego przebieg i za realizację tego filmu, który macie Państwo teraz możliwość oglądać. Serdecznie dziękuję. A laureatów zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Chmielnie po odbiór nagród i tych pięknych statuetek. Codziennie od godziny 8 do 18, od poniedziałku do piątku. Serdecznie zapraszam.